Siemanko, Dziska, z tej strony Metsu, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się we Włoszech, żeby przebudować zespół Juventusu, który w tym sezonie zdecydowanie tego wymaga. W Serie A spisują się poniżej oczekiwań, a w Lidze Mistrzów odpadli już na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Czy może być gorzej? Miejmy nadzieję, że nie w tej przebudowie. Do wydania mamy 120 milionów. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Będziemy musieli kilku piłkarzy sprzedać, żeby zwiększyć nasz budżet transferowy, by móc sobie pozwolić na naprawdę kozackie wzmocnienia. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to m.in. finał Ligi Mistrzów, do tego wygranie rozgrywek Serie A i Puchar Włoch. Łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko, by spełnić wszystkie cele zarządu. Na start sprzedaliśmy Bonucciego, bo nie miał szans na grę, za 32 miliony. I do tego Rabiota do Interu za 50 milionów. W turnieju przedsezonowym wygraliśmy fazę grupową. Następnie w półfinale pokonaliśmy Sevillę, a w finale Bayer. I nasz budżet transferowy wzrósł do 213 milionów. Cuadrado został również sprzedany za 30 milionów do Realu Madryt. Oraz tutaj odszedł Danilo za 30 milionów do Paris Saint-Germain. Tutaj następnie Ramsey sprzedany za 45 milionów do Barcy. Olbrzymia wyprzedaż, więc na naszym koncie jest 313 milionów. No i czas na zakupy. Wytypowałem piłkarzy na kilku pozycje. Zdecydowanie wzmocnienia wymaga prawa obrona, może środek obrony, środek pomocy. No i do tego przydałby się ktoś jako taki środkowy napastnik. No i tutaj na sam start Pereira kupiony za 85 milionów na prawą obronę. Następnie Aouar do środka pola za 70 milionów. Potem Depay na tego środkowego napastnika, środkowego pomocnika ofensywnego za ponad 70 milionów. No i jeszcze Tielemans do środka pola za 68 milionów. Niestety już na środkowego obrońcę mi nie wystarczyło i tak wygląda nasz podstawowy skład. Myślę, że jest to ciekawa formacja, wszystko ustawione pod Cristiano Ronaldo, bo jeśli masz takiego piłkarza, to musisz całą grę opierać o niego. A my gramy w Super Pucharze Włoch z Napoli i damy z siebie wszystko, by zwyciężyć. Jak widzimy, od początku Juventus narzucił swoje warunki gry i mamy rzut karny. Dobrze wiemy, kto podejdzie do jedenastki. Oczywiście niezawodny Cristiano Ronaldo, który zamienia rzut karny na bramkę od 30 minuty Juventus na prowadzeniu. No i teraz tylko grać swoje, a Super Puchar Włoch będzie nasz. Idziemy po kolejną bramkę Ronaldo do boku. Świetne rozegranie Juventusu, robimy co chcemy. Jeszcze sytuacja w polu karnym, 2-0 Memphis Depay. Idealnie wita się z nowym klubem, zdobywając bramkę w debiucie. Ale Napoli walczy do samego końca i zdobywa bramkę Osimhen. Bardzo ładnie w 60 minucie wykorzystał sytuację. No i to spotkanie może być ciekawe, a my dokonamy zmian, żeby kilku rezerwowych też dostało swoją szansę i możemy jeszcze zdobyć bramkę. Tak się dzieje, 3-1 Cristiano Ronaldo, niezawodny Portugalczyk. W 84 minucie daje nam zwycięstwo, ale dla nas ten wynik to za mało i zdobywamy czwartą bramkę. Artur, niechciany w Barcelonie, jak widzimy w Juventusie, pokazuje klasę. No i tutaj udaje nam się zwyciężyć 4-1 w finale, raczej w meczu o Super Puchar Włoch, no bo tutaj jest wiadomo tylko jedno spotkanie. No i tutaj widzimy nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Jeśli chodzi o naszego rywala, to jest nim drużyna Crotone, bardzo przeciętny zespół. Takich po prostu trzeba pokonywać. I w tym spotkaniu udaje nam się wygrać, czy nie? Tak jest, 4-1. Ronaldo razy 2, do tego Memphis m.in. z bramką, Marquinhos do Bayernu, Pereira do Juve i Martial do Realu, to są najgłośniejsze transfery. Sporo piłkarzy odeszło, ale też wielu klasowych dołączyło do naszego zespołu. Barcelona, Dynamo Kijów i Cluj to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Mistrzów i na start z Cluj wygrywamy 2-1, no bo tutaj nie dało się dać tej węgierskiej drużyny, bo nie ma ich w FIFA. Barcelona niestety ogrywa nas 1-0 po bramce Leo Messiego. Czekamy na kolejne spotkanie i wygrywamy 3-2 z Dynamem Kijów. Dobry wynik w meczu wyjazdowym. A po 10 kolejkach jesteśmy na czwartym miejscu w Serie A. Do Lazio tracimy 3 punkty, więc w Serie A nie wszystko jest na swoim miejscu, bo my nie jesteśmy niestety na szczycie, tylko dopiero na czwartym miejscu. Specja, jak widzimy, na razie najgorsza w Serie A. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to myślę, że wygląda fajnie i z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. Ogrywamy w drugim meczu Dynamo Kijów 3-0 i taki wynik mi się podoba. Cluj ograny 1-0 i został kluczowy mecz z Barceloną, a wcześniej derby z Torino. Niestety tylko zremisowane 2-2. A w meczu z Barcą wygrywamy 2-0, Aouar i Tielemans naszymi bohaterami. I zajmujemy pierwsze miejsce w grupie, tak jest, 15 punktów na koncie. Barcelona druga z 12. I kogo wylosowaliśmy? Zobaczmy, kto będzie naszym rywalem. Chelsea, no nie jest to łatwe losowanie.
Drużyna Tuchela na pewno będzie ciekawym rywalem. No i tutaj Morata został odwołany z wypożyczenia, podobnie jak McKennie, bo nie dostawali wystarczająco dużo szans na grę. No i tutaj oferta od Interu za Cristiano, ale my tą ofertę oczywiście odrzucamy, a po 20 kolejkach jesteśmy liderem. I mamy tyle samo punktów co Inter, więc tutaj naprawdę będzie zacięta rywalizacja, miejmy nadzieję, że do samego końca, bo trzeba mieć godnego siebie rywala, żeby o cokolwiek móc powalczyć. Jeśli chodzi zaś o podstawowy skład, to wielu piłkarzy, których kupiliśmy, cały czas się rozwija, no i to mi się bardzo podoba. No i tutaj Torino w derbach ugrane 2-0, no i wreszcie pokazaliśmy, kto jest lepszy w mieście. Tutaj widzimy wyprzedaż w Interze dość mocna, więc mamy większe szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego. My nikogo nie kupiliśmy w tym oknie. Martinez do United, Luis Alberto do Realu i Calvert-Lewin do RB Lipsk. To są najgłośniejsze transfery. U nas, tak jak wspominałem, nic się kompletnie nie działo, no bo nie potrzebowaliśmy wzmocnień. A Chelsea ogrywamy w pierwszym meczu 1-0 po bramce Cristiano Ronaldo. A w międzyczasie mogę wam pokazać naszą przygodę w Pucharze Włoch, gdzie pokonaliśmy Chievo Verona, następnie Lazio 5-1, w półfinale ograliśmy Bolonię i w finale 20 maja zmierzymy się z Romą, a Chelsea ogrywamy 3-2 w meczu rewanżowym, znowu błyszczał Ronaldo i Dybala. No i tak prezentują się pozostałe wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w ćwierćfinale czeka na nas Real Madryt, oj będzie się działo. I tutaj 1-1 Dybala i Mendy zdobywcami bramek. A w meczu rewanżowym jeszcze wcześniej tabela po 30 kolejkach, 72 punkty na koncie, 5 przewagi nad Interem. Jest to w miarę komfortowa przewaga, ale musimy się mieć na baczności, żeby drużyna z Mediolanu nas nie dogoniła na samym dnie Benevento Camilla Glicka. A nasz podstawowy skład prezentuje się w sposób następujący. A w rewanżu Ronaldo daje nam awans, niepotrzebnie Real Madryt go sprzedawał, bo ich wyeliminował z Champions League. Pozostałe wyniki ćwierćfinału tak wyglądają, a my trafiamy na Liverpool. No, będzie się działo w tym półfinale. Liverpool wygrywa po bramce Salaha pierwsze spotkanie 1-0, ale my wygrywamy 3-2 w rewanżu. Bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie, co oznacza nasz awans do wielkiego finału. To samo wykorzystała Sevilla. No i zagramy w finale z królami Ligi Europy, ale wcześniej finał Puchar Włoch, gdzie naszym rywalem jest Roma. Bez przedłużania, zaczynajmy ten mecz i liczymy na zwycięstwo. I to Juventus zaczyna od mocnego ataku, 1-0, tak jest, Dybala takie sytuacje musi zamieniać na bramki i od 15 minuty Juve prowadzi. A dla nas 1-0 to za mało, idziemy po kolejną bramkę, Ronaldo 2-0, niezawodny Cristiano Ronaldo daje Juventusowi już dwubramkowe prowadzenie. No i tutaj dokonamy zmian, żeby kilku innych piłkarzy też dostało swoją szansę. No i wygraliśmy z Romą 2-0, a poza tym Buffon grał jeszcze w tym finale, bo postanowiłem dać mu szansę, żeby sobie zdobył to trofeum. Ronaldo tutaj wraz z Dybalą najlepsi strzelcy, Ronaldo też m.in. najlepszym asystentem, a Szczęsny miał najwięcej czystych kąt. Ostatnia kolejka, zwycięstwo z Sassuolo 2-0, co oznacza, że zdobywamy mistrzostwo, 96 punktów na koncie, 11 przewagi nad Interem, 3 Atalanta, 4 Lazio, 5 Milan, 6 Fiorentina. Jeśli chodzi o 3 najgorsze drużyny, to była to Spezia, Benevento i Crotone. Beniaminkowi oczywiście, Ronaldo najlepszym strzelcem Serie A, do tego Lukaku najlepszym asystentem, a najlepszym bramkarzem Handanowicz, Szczęsny i Golini po 15 czystych kąt i czas na mecz z królami Ligi Europy w finale Ligi Mistrzów. No i widzimy sytuację sam na sam z bramkarzem, 1-0 Memphis Depay, opłacało się go kupić, bo strzela w najważniejszym meczu tego sezonu. A dla nas 1-0 to za mało broń, bramkarz jest dobitka Cristiano Ronaldo. 2-0 z Sevillą, może królują w Lidze Europy, ale nie istnieją w Lidze Mistrzów. No i tutaj dokonujemy zmian i idziemy po swoje, chociaż za duże słowo powiedziałem, że nie istnieją, bo są jednak w finale, ale Cristiano Ronaldo pokazuje im, gdzie jest ich miejsce. 3-0 dla Juventusu. A my idziemy jeszcze po czwartą bramkę i tak się dzieje, Artur, ależ on pokazuje klasę. Gdy są ważne mecze, to Artur praktycznie zawsze zdobywa bramki. No i tutaj 4-0, pokazaliśmy, kto jest lepszy w tym finale. Brawa dla Juve, zdobyliśmy to co chcieliśmy w tym sezonie i to jest najważniejsze. Ronaldo wraz z Salahem królami strzelców, tutaj Tielemans najwięcej asyst, a najwięcej czystych kąt miał Wojciech Szczęsny, który też rozegrał fantastyczny sezon. A tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że były to naprawdę dobre transfery, czyli Depaya, Tielemansa, Awara i Pereiry. Ci piłkarze osiągnęli naprawdę świetny overall, dobrze się rozwinęli i pomogli zespołowi. Najwięcej występów miał Alexandro, Dybala i Cristiano Ronaldo po 62. Jeśli chodzi o bramki, to pierwszy Ronaldo, drugi Dybala, a trzeci Depay.
Jeszcze patrzymy na asysty. Tutaj króluje Aouare, drugi jest Dybala, a trzeci egzekwo Tielemans i Ronaldo. No i tutaj widzimy ocena 100. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka ocena w zagranicznym klubie. Raz w Ekstraklasie, taką miałem w Krakowi, ale za granicą pierwszy raz się to zdarza i to w jak pięknym momencie. Tutaj widzimy Super Puchar Europy dla Bayernu, grali Sevilla, a Ligę Europy zdobywa Villarreal, pokonując w finale Hoffenheim. My zdobyliśmy tak Super Puchar Włoch, to było na sam początek. Następnie dołożyliśmy Puchar Włoch. Nie zapomnieliśmy przy okazji zdobyć mistrzostwa. I taką wisienką na torcie było zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Finał spektakularny 4-0 z Sevillą. Sevilla fantastycznie spisuje się w Lidze Europy. Ale gdy dochodzi do meczów w Lidze Mistrzów, no to nie zawsze wszystko idzie po ich myśli. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!